Witajcie widzowie. Do rajdu Monte Carlo jeszcze kilka dni, ale chciałbym wcześniej zrobić takie małe wprowadzenie w sezon WRC 2020. Przygotowałem sobie kilka notatek i teraz dość szybko postaram się przejść przez podstawowe sprawy, które uważam wymagają napomknięcia jeszcze zanim pierwszy samochód wystartuje do pierwszego odcinka specjalnego. A zatem, jest przed nami 48. sezon WRC, rajdowe Mistrzostwa Świata odbywają się od 73. roku. Od 79. wyłaniany jest nie tylko Mistrz Świata wśród producentów, ale również wśród kierowców. W ostatnich prawie dwóch dekadach ten tytuł kierowców należał do jednej nacji, do gości o jednym imieniu. Po erze Sebastianów, która myślę, że chyba już dobiegła końca, w tamtym roku, za rok 2019, aktualnym mistrzem świata jest Estończyk Ojt Tanak, któremu nie ukrywam, osobiście również kibicuję. Koszulka też w pewnym sensie tego oddaje. W tym roku będziemy mieli kalendarz, który składa się z 14 rund, przy czym tak de facto rozegranych będzie 13 rajdów. Z powodów politycznych odwołana została runda w Chile. Natomiast to akurat już był rajd, który w zeszłym roku się odbył po raz pierwszy. Zebrał zresztą całkiem niezłe opinie, zarówno od strony organizacyjnej, jak i od strony kibiców. Ale zmiany w kalendarzu są i to również dość istotne. Mam nadzieję, że uda mi się podtrzymać ciągłość bloga i przed kolejnymi rundami będziemy mogli przyjrzeć się bliżej konkretnym eliminacjom. Zatem do kalendarza dochodzi nam w tym roku rajd Safari, rajd Nowej Zelandii i rajd Japonii. Ten ostatni to jest runda, na którą ja szczególnie będę czekał, bo rozgrywany będzie na mojej ukochanej asfaltowej nawierzchni. O tym również będzie czas porozmawiać przy innych okazjach. Odpadł nam jeden z producentów. Po sezonie 2019 z stawki producenckiej odpadła niestety marka Citroen. Tutaj znowu zadecydowały niestety warunki przeróżnych tam zawiłości politycznej natury. Ale tak naprawdę nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. W blokach startowych gdzieś tam kształtują się regulaminy dotyczące samochodów WRC po sezonie 2021 i może to przyciągnie nowe marki. Mówi się o Subaru, mówi się o Mitsubishi, kto wie. Na tą chwilę mamy trzech producentów. Marka Hyundai, Toyota i M-Sport, czyli Ford. W zasadzie w tej pierwszej marce nastąpiła najistotniejsza zmiana, bowiem w Hyundaiu w miejsce Andreasa Mikkelsena, który niespecjalnie sprawdził się przez ostatnie dwa sezony, pojawia się mistrz świata. Stare przysłowie mówi, nie zmienia się zwycięskiego teamu. Niemniej jednak ja bardzo mocno wierzę w Ojta i w to, że uda mu się dość szybko poznać ten samochód, zacząć współpracować z nim tak jak należy. Są pewne przesłanki, że tak właśnie będzie. Ojt naprawdę ma w sobie bardzo dużo prędkości i już dużo dojrzałości, którą przez lata zdobył. Z drugiej strony jest Thierry Neuville, niezmiernie szybki kierowca, ale trochę dla mnie taki Latvala Hirvonen, czyli kierowca, który jest takim wiecznie drugim niestety. Wprawdzie Thierry odgraża się, że zawsze był szybszy od swoich zespołowych kolegów. Ja do końca w to nie wierzę, ale czas pokaże. Zespół Toyoty. Całkowita zmiana. Zupełnie nowy skład osobowy. Przede wszystkim mistrz świata wcześniejszych lat Sebastian Ogier, który jeżeli, co też jest, uważam, bardzo prawdopodobne, zdobędzie tytuł mistrza świata, zrówna się z Juhom Kankkunenem, który jest jak do tej pory jedynym człowiekiem, który zdobywał mistrzostwo świata z trzema różnymi producentami. Ale to dopiero sezon pokaże. Toyota na pewno musi pomyśleć nad tym, jak pokonać swoje problemy z niezawodnością, które niestety kosztowały Ojta tytuł dwa lata temu i tak naprawdę nie ułatwiły mu sprawy w roku 2019. Sam osobiście byłem na mecie rajdu Sardynii, gdzie Ojt z zepsutym wspomaganiem kierownicy stracił bardzo dużo czasu na power stage'u, ostatecznie spadając z pozycji lidera na piąte miejsce. To był bardzo duży cios i myślę, że to mogła być decydująca chwila w ciągu sezonu 2019, po której Ojt podjął decyzję o zmianie zespołu. Obok Ogiera Elfyn Evans, czyli już nie taki całkiem młody, ale jednak nadal młody Brytyjczyk, kierowca bardzo szybki i regularny, który na pewno będzie dla Toyoty przywoził duże punkty. I myślę, że tych dwóch kierowców, Ogier i Elfyn, mogą stanowić taką idealną przeciwwagę dla duetu
Ojt Neville, pod warunkiem, że Andrea Adamo, czyli szef zespołu Hyundai'a, jasno powie, kto jest numerem jeden w Hyundai'u. Jeżeli tego nie będzie z góry ustalonego, Neville z Ojtem będą podbierali sobie punkty, co może się kończyć niekończeniem rajdów dla jednego bądź drugiego z nich i automatycznie dla Hyundai'a utratą punktów. Jeżeli Hyundai chce zdobyć tytuł Mistrzów Świata, musi jasno określić, kto jest kierowcą numer jeden. W Toyocie tego problemu nie ma, tutaj Ogier jest oczywistym kierowcą numer jeden, Elfyn oczywistym kierowcą numer dwa, a kierowcą numer trzy młody Finn, Kalle Rovanpera, syn Harry'ego Rovanpery, który na początku lat 2000 jeździł w fabrycznym zespole Peugeota 206 WRC. Sam osobiście również widziałem starego Rovanperę na odcinkach. Był to kierowca bardzo precyzyjny, który już wtedy jeździł w takim wtedy dopiero rodzącym się stylu tak naprawdę, w przeciwieństwie do innych fińskich mistrzów, którzy jeździli tak zamaszyście, wykorzystując Scandinavian Flick i inne takie sztuczki, które jednak wprowadzały ten samochód minimalnie w poślizg. Harry Rovanpera potrafił wykorzystać potencjał 206, która była bardzo krótkim, kompaktowym wórcem i jeździć już w takim, powiedzmy, nowym stylu. Zobaczymy, co będzie z jego synem. Póki co jest to kierowca bardzo, bardzo szybki, nie unikający jeszcze błędów, ale umówmy się, no ma na to czas. On ma dopiero, jeśli dobrze pamiętam, 19 lat, także bardzo, bardzo młody człowiek. M-Sport. M-Sport to jest zespół, który dla mnie jest takim wzorem starego zespołu i to jest tym, czym powinien być Williams w Formule 1. Zespół, który jest zespołem rajdowym, a nie zespołem tak de facto producenckim, który pomimo bardzo dużego takiego swojego doświadczenia, bardzo dużej takiej historii, swojej legendy, potrafi odnaleźć się w nowych czasach, a jego szef, Malcolm Wilson, ma niezwykły talent do poszukiwania gości z potencjałem, kierowców z potencjałem, młodych kierowców, którzy są w stanie coś dalej zrobić. Przez lata to udowadniał, wybierając młodych, niezbyt jeszcze doświadczonych kierowców, którzy potrafili dowozić dobre punkty. Czy tak będzie i tym razem? Zobaczymy. Skład M-Sportu na rok 2020 to SAP Kalapi, kierowca, który jest bardzo szybkim Finem, który zaczynał w Toyocie, spędził rok w Citroenie, w tym Citroenie, który był bardzo trudnym samochodem w zeszłym roku do prowadzenia, nie osiągnął zbyt wiele, ale myślę, że to jest nadal kierowca, który ma coś do udowodnienia, który jeszcze nie pokazał pełni swojego potencjału. Timo Suninen to jest następny fiński kierowca, również dość szybki, chociaż na taki mój nos, już 20-paroletnim doświadczeniem w obserwacji tego wspaniałego sportu, Timo Suninen będzie co najwyżej takim solidnym punktem zespołu, nie jest raczej materiałem na mistrza świata. No i trzeci kierowca, który nie będzie miał pełnego programu w M-Sporcie, Gus Greenschmidt, gość, który w zeszłym roku osiągał świetne rezultaty w WRC 2, również Fiesta od M-Sportu. Na niego na pewno również liczą brytyjscy kibice i no, narodowość też mu tutaj pewnie pomogła w dostaniu tego trzeciego fotela w Fieście WRC. Czego nam zabraknie? No zabraknie nam oczywiście tego rajdu Chile, o którym już wspomniałem, i zabraknie nam Citroena. Fabryczny zespół się wycofał z rajdów, natomiast jest taki sygnał wysłany, że Citroen może swoje samochody WRC wypożyczyć dla prywatnych kierowców. I mówi się, że może Citroenem C3 WRC w niektórych rundach tegorocznego czempionatu pojedzie Mats Ostberg, kierowca, który startował fabrycznymi Citroenami. Czy to dojdzie do skutku? No to na pewno kwestie budżetowe będą tutaj miały duże znaczenie. Czego ja oczekuję w sezonie 2020? Czego się spodziewam? Na pewno o tytuł Mistrza Świata walczyć będą ci sami kierowcy, co w zeszłym roku, czyli Ojt Tanak, Thierry Neuville, Sebastian Ogier. Który z nich ma największą szansę na to? Myślę, że ci dwaj, którzy w zeszłym roku również do końca o to walczyli, czyli Ogier i Ojt. Oczywiście tutaj Neville nie może być bagatelizowany i tak jak mówię, to będzie w rękach szefów Hyundai'a, żeby jasno określić, kto jest kierowcą numer jeden. Mam nadzieję, że dadzą szansę Ojtowi wkręcić się w samochód i jeżeli nawet miałby zostać ostatecznie kierowcą numer dwa, to że dadzą sobie powiedzmy 2-3 rajdy, no powiedzmy do Portugalii, do pierwszej rundy szutrowej w Europie czas, żeby jasno to określić. Osobiście widziałbym tutaj Ojta jako mistrza świata 2020, no i niestety Hyundai'a, niestety dlatego, że jestem sam osobiście fanem marki Toyota,
co ci, którzy śledzą mnie na Instagramie, dobrze wiedzą. Czego mi brakuje w WRC i na co bym też bardzo liczył w przyszłości? Rundy asfaltowe. Ja wiem, że Mistrzostwa Świata już od lat jednak przede wszystkim rozgrywane są na luźnej nawierzchni, ale ja mimo wszystko jednak wolę te rajdy po twardym, po czarnym, dlatego w tym roku mam zamiar zaliczyć właśnie Monte Carlo, na które już we wtorek wyjeżdżam. Poza Macem Ostbergiem, który prawdopodobnie będzie jeździł Citroenem C3 WRC w niektórych rundach, zapowiedziany jest również Jari Latvala, który prawdopodobnie będzie wynajmował Toyotę od Tomiego Makinena, czyli taką półfabryczną Toyotę Yaris WRC. Mam nadzieję, że to się uda. Jari to jest jeden z takich kierowców, który zawsze był blisko mojego serca, tak jak wszyscy zresztą Finowie, fińscy mistrzowie. Ja zacząłem śledzić rajdy w wczesnych latach 90., kiedy w zasadzie można powiedzieć dominowali Finowie. No owszem, był i Carlos Sainz i Didier Auriol, czyli dwóch wielkich mistrzów z Francji i z Hiszpanii, ale jednak to Mäkinen, Kankkunen, Gronholm to są te nazwiska, które ukształtowały moje poglądy na rajdy. Okej, to nie przedłużam dalej, już dziękuję Wam za uwagę na dziś i do zobaczenia w kolejnym filmie.